Udary z gitary. Hello, hello, witajcie kochani gitarzyści. Witam wszystkich, którzy przybyli po drugą część słynnego polskiego przeboju Budki Suflera, mianowicie Jolka, Jolka. Z pewnością nauczyliście się już pierwszego odcinka, czyli zwrotki. Pora na refren, który zamierzam Wam dzisiaj pokazać, jak w dosyć nieskomplikowany sposób, używając paluchów w formie fingerstyle, czyli grając melodię palcami, można zagrać właśnie ten refren. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zachęcam do łapki w górę, moi drodzy, pomoże to rozwijać mój kanał, a także nagrywać dla Was następne filmy z fajnymi przebojami. Notabene napiszcie w komentarzach opracowanie jakich utworów w nietrudnej wersji Was interesuje, to wezmę to pod uwagę. A popatrzcie teraz, co przygotowałem dla Was dzisiaj. Refren, moi drodzy, musi się zacząć od zmiany z F-dur na A-mol. Posłuchajcie. Powtarza się to samo, prawie dokładnie tak samo, no bo oczywiście zależy to od słów, które są tam śpiewane. Ja przypominam, że ten utwór nie jest w oryginalnej tonacji. Wszystkim, którzy chcieliby się tutaj przyczepić, ja go gram w tonacji D-moll. Jeżeli chcecie zagrać razem z oryginalnym utworem, załóżcie sobie capodaster na drugim progu. Jak zagracie dokładnie to, co Wam pokazuję, to będziecie mogli zagrać razem z budką suflera. A więc, moi drodzy, do dzieła! Tak jak powiedziałem, zaczynamy od akordu F-dur, bo na nim właśnie kończy się zwrotka. Trzy pierwsze zwrotki kończą się w ten sposób. I tu przechodzimy na akord A-moll i stąd w zasadzie, bo musi być ta zmiana tonacji, tak jak Wam mówiłem, tutaj gramy w ten sposób. Gramy dwudźwięk AA, potem E, potem puste H podnosimy, gramy C, czyli stawiamy ten pierwszy palec, czyli to jest zwykły A-moll, tak? I to gramy 4 razy. Czyli wyjdzie tak. To jest tak jakby wstęp, że uwaga, zaraz będzie refren. I tu jest właśnie wejście. Emigrowałem. I co tu mamy, moi drodzy? Mamy D-moll, ale taki niecały. Łapiemy A i F i to Wam proponuję zagrać sekstami, czyli właśnie ten interwał. W basie zagramy D i uwaga, w basie włączamy kciuka. On gra tam ósemki, czyli chodzi przez cały czas w ten sposób, a my gramy na początku trójdźwięk, czyli pierwszy takt będzie wyglądał tak, posłuchajcie. Czyli zwróćcie uwagę, kciuk gra cały czas strunę D. Ja cały czas trzymam tutaj tylko A i F, nic nie zmieniam, tylko te dwa palce, konkretnie palce I, A, tak, bo one są na odległych strunach, więc wygodnie nimi uderzyć, one grają tutaj trójdźwięk. Na raz gramy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tak to dokładnie wygląda, czyli na samym końcu trzeba jeszcze uderzyć ten trójdźwięk. To są trójdźwięki złożone z tych trzech dźwięków. Razem idzie tak. I teraz wałem, tak? Czyli dodajemy C tutaj, tu się nic nie zmieniło, trzymam cały czas A i F, uderzam trójdźwięk tym razem z C w basie i gram zejście, które słychać bardzo ładnie właśnie tam w piosence, gdzie gitary grają. Dodaję jeszcze te dwudźwięki. Jakie to są dwudźwięki? Gram w basie, gram C,
oraz A i F. Potem podnoszę po prostu te dwa palce, C zostawiam, to jest następny trójdźwięk. Drugi. Potem łapię F i D, ale w taki sprytny sposób, żeby nie puszczać trzeciego palca, F łapię drugim palcem. Zobaczcie, jestem na trzecim progu, trochę dziwnie to wygląda, ale potem będzie wygodnie. Czwarty też jest na trzecim progu. Czyli mam trzy palce na trzecim progu. Ten jest na C, ten jest na strunie D, a ten jest na strunie H. Warto to zrobić, bo tylko przez chwilę jesteśmy tu na tym trójdźwięku, uderzam właśnie te struny. Bo zaraz tylko przesuwam ten drugi palec na E, dostawiam pierwszy. Czyli wychodzi. I razem te cztery dwudźwięki wyglądają tak. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pięknie to brzmi. Jak Wam jest ciężko zagrać to razem z tym przesuwaniem drugiego palca, możecie zagrać z samym pierwszym palcem. Wtedy będzie tak. To jest prostsza, ale i brzydsza wersja. Tu będziecie mieli wtedy F, E, czwartym D i C, a ja proponuję wersję dla twardzieli, czyli takich, którzy chcą, żeby ładnie zabrzmiało, a nie dla mięczaków. A zawsze uderzamy kciukiem bas, będzie ładniej. Bardzo ładna harmonia. I wypełnienie tego taktu, bo zobaczcie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Trzeba jeszcze cztery razy zagrać pas. I teraz posłuchajcie, jak to ładnie zabrzmi z tym poprzednim taktem, gdzie on mówi, że emigrował. Prawda, że super? Granie tym kciukiem powoduje, że nadajemy takiej rytmiczności, tak? Nic więcej tutaj nie musimy robić. Jakby zagrać mniej razy tym kciukiem, to też się uda, ale moim zdaniem będzie znów nie tak ładnie, jak mogłoby być. Jeszcze raz trochę wolniej, uwaga. Tak, to są dwa takty. Emigrowałem, ta gitara to uzupełnia. I teraz będzie z objęć twych nad ranem, ponieważ mamy inny rytm. Zmieni nam się rytm, ale nie zmieni nam się ani chwyt, czyli znowu łapiemy A i F tutaj, tak? To na drugim, tu na pierwszym i D puste w basie. I na początku gramy dwa razy D. I teraz trzy trójdźwięki. Potem dwa razy D. I jeszcze jeden. Objęć twych nad i tu będzie znowu tamten następny takt, nie? A więc jeszcze raz. I tu niespodzianka, gramy dokładnie tak samo jak poprzedni takt, czyli ta końcówka się nie zmieni. Możemy tą końcówkę nazwać, nie wiem, Stefan. Stefana teraz gramy, dokładnie takiego samego jak poprzednio, czyli to jest wersja ładna, wersja prosta. Czyli gramy tylko C i melodyjkę F, E, D, C. Tak też można to zagrać, ale zachęcam do tego. Czyli całe dwa takty. Z objęć twych nad ranem. I oczywiście cztery razy C, żeby wypełnić takt, żeby było rytmicznie. Czyli zobaczcie, bardzo podobne dwie części, tylko staram się dopasować do wokalu, więc za pierwszym razem było tak. Razem. Raz, dwa. Teraz trzeci raz. Dzień mnie wyganiał. A więc mamy znowu trzeci rodzaj rytmu. Gramy dwa razy D na początku. Trójdźwięk. Jedno D. Trójdźwięk. Jedno D, drugie D i ostatnie. Czyli uwaga, jeszcze raz powoli. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I Stefan. Dokładnie.
dokładnie to samo, tak? Dokładnie, Stefan, taki sam, jak tłumaczyłem na początku. Tylko ten pierwszy. Dzień mnie wyganiał. Czyli uwaga, musicie zrozumieć jedną rzecz, że to trzy razy powtarza się to samo. Jest takt demola i Stefan, takt demola i Stefan, takt demola i Stefan. Z tym, że ten demol jest ten takt grany inaczej ze względu na wokal i słowa, które tam są. Więc razem wszystkie trzy fragmenty, czyli demol, Stefan, będą brzmiały tak. Ostatnie dwa takty refrenu, słuchajcie. Łapiemy F, A, czyli tak jakbyśmy F dur łapali, ale nie łapiemy barę, bo musimy zagrać tutaj A. I gramy taki trójdźwięk F i tu znowu tymi dwoma palcami. Trójdźwięk, bas. Teraz łapiemy czwartym D, tutaj łapiemy D i uderzamy trójdźwięk z basem F. Tu cały czas będzie F. Taki, trójdźwięk i znowu bas. Potem kładziemy barę, żeby było A i C, które jest tutaj pod barę na stronie H i te dwie struny uderzamy tutaj, G i H. Bas i potem samo A, F i A. Czyli tak brzmi w ten sposób. Szybciej i od razu, zagram wam szybciej, od razu zobaczycie, że to się zgadza. Nocą znów wracałem, zaraz będzie, ale tutaj gramy cały czas to F w basie. Jeżeli komuś stanowi problem złapać to barę, to znowu można zagrać prostą wersję i zagrać same nutki u góry. Będzie E, D, C, A, grając F, czyli... To C można sobie wtedy złapać drugim palcem. Tak, ja proponuję taką wersję, bo jest ładniejsza. Bra i uwaga, całem, czyli G łapiemy w basie, dwie puste struny G i E i uderzamy trójdźwięk, bas i stawiamy D czwartym palcem, tu mamy pustą strunę G i G w basie, trójdźwięk i bas, czyli... I potem jest przejście do powtórki, bardzo ładne, oczywiście oni tam grają to na gitarze i na gitarze basowej. Uderzamy G i zejście jest oktawami. G, G, F, F, pierwszym i trzecim E, E. I przechodzimy do powtórki refrenu. Posłuchajcie, jak ładnie brzmi ten takt, ostatni. Bardzo fajne zejście, polecam wam, bo dokładnie tak jest w nagraniu. A więc uwaga, dwa ostatnie takty refrenu. A teraz w tempie, zobaczcie jak fajnie brzmi. Wejście w refren. A więc, moi drodzy, pora na cały refren. Przypominam, że trzy razy powtarza się demol, Stefan, demol, Stefan, demol, Stefan i zakończenie, czyli te dwa ostatnie takty. A więc do dzieła, nie za szybko. 3, 4 i ry. Thank you.
końcu refrenu jest po prostu GG. Jest cisza. Plażą szły zakonnice. I tak dalej. A więc, moi drodzy, tak wygląda refren. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Warto się go nauczyć. Warto się nauczyć całości. Niedługo wypuszczę krótki film, w którym zagram całość w wersji fingerstyle, żebyście mogli spróbować razem ze mną, albo żebyście mogli po prostu posłuchać całości, jak fantastycznie to brzmi. A więc do dzieła, bierzcie gitarę do ręki, nie zniechęcajcie się, zachęcam was do ładniejszej wersji, ona jest może trochę trudniejsza, ale przecież właśnie wtedy rozwijacie swoje gitarowe umiejętności. A jak macie z tym problem, nie wiecie jak ćwiczyć, albo nie chce wam się ćwiczyć, albo jakieś inne problemy macie z motywacją, to wbijajcie do mnie na playlistę Pan od gitary mówi wprost, tam mnóstwo motywacyjnych filmów. Jeśli wam się podobało i jeszcze raz zachęcam, dajcie kciuka w górę, korzystajcie, zasubskrybujcie kanał, napiszcie jakie utwory chcielibyście usłyszeć w fajnym gitarowym opracowaniu, a teraz już się z wami żegnam serdecznie i pozdrawiam, życzę powodzenia Panu od gitary.